jak widzicie sami z podwodnej kamery, z filmu było widać, że jakieś rybki tam w zanęcie pływały, o konie, ja zgarzę, ale nie były zainteresowane naszą murmyszką z ochotką. Tam podciągnięcie było za koniuszek, wyplucie murmyszki i nie są po prostu dzisiaj takie aktywne, że co spuszczenie murmychy atakują, biją, więc będziemy musieli zaraz zmienić miejsce na inne. Jeszcze zobaczę ten jeden otwór i zabieram swoje zabawki i pójdziemy w mniej wietrzne miejsce na rozlewiska, bo tutaj bardzo wieje, bardzo wieje. Upieczemy sobie jakąś kiełbaskę, bo bardzo wieje i pójdziemy w zaciszne trochę miejsce, ale jeszcze tu kilka razy sprawdzę tu. I to ostatni przerębel. I pójdziemy w inną miejscówkę, a więc machaj, będą ryby, będą. Z tym, że nie na pewno, drodzy widzowie, nie na pewno. Więc biorę zabawki i zawijamy się. Mamy jeszcze na jedno donęcenie. Ale tak jak mówię, idziemy w inne miejsce. Więc zbieramy zabaweczki, idziemy w miejsce, gdzie tak bardzo nie wieje. Przed siebie. Niestety, drodzy widzowie, tu na lód nie wejdziemy. Nie wejdziemy tu na lód. Zobaczcie, odtaja. Z tej strony wszystko odtaja i jest niebezpiecznie. Można by było wejść. Ale zobaczcie. Nie ryzykuję, drodzy widzowie, bo tutaj jest warstwa lodu krucha. Stoję, ale zobaczcie, już puściło, bo tutaj jest koryto rzeki. I nie ma co ryzykować, więc schodzimy stąd. Nie ryzykujemy. Ewentualnie z tej strony można zobaczyć, tylko zobaczę grubość lodu. Więc z tej strony. Z tej strony będziemy mogli rzucić. I tutaj, jak już jesteśmy na kolanach, zobaczcie, jaki otwór. I tu zobaczymy, więc przepuścimy murmyszką w tych dwóch miejscach, a tam dalej już nie wchodzimy, nie ryzykujemy, bo już koryto rzeki tutaj jest i strach jest, nie ma co ryzykować, więc w tych dwóch przeręblach, w tym oraz w tym,
spróbujemy wędkować. Więc, drodzy widzowie, mamy kiełbaskę i teraz upieczemy sobie, zjemy i spróbujemy coś jeszcze złowić. Okej, starczy tak, aby była tylko, drodzy Państwo, ciepła, więc kładziemy naszą kiełbasę, jest cieplutka, szamiemy, więc drodzy Państwo, smacznego i widzimy się za chwilkę na dalszym wędkowaniu z pyzą. Jeszcze raz smacznego i Wasze zdrowie. Oczywiście po ognisku zalejemy. Jak mówię, pozalewamy, zalejemy. Tak, widzicie, z tej strony koryto rzeki już puściło lód, piana, tam to samo. I zobaczcie, tutaj płynie koryto i kruchy lód, a tu już roztopione, więc trochę dalej wejdziemy. Od razu mówię, że nie bierzcie ze mnie przykładu, bo wiecie, jak to się kończy, chodzenie po kruchym lodzie. Więc tutaj nie wejdziemy, bo szczela, ale tędy pomalutku wejdę, bo tu w miarę jest jeszcze gruby, już się trochę wygina. Więc drodzy Państwo, młodzi wędkarze, nie bierzcie z pyzy przykładu, siądziemy dalej od otworu. Tu będzie ponad 2 metry, trochę bliżej. Nie za blisko. I tak mówię, tu już wszystko odtajone. Tu płynie koryto, tam skręca, tu drugie płynie pode mną. I tak mówię, drodzy widzowie, dla młodszych kolegów, którzy zaczynają wędkowanie podlodowe, tak aby ze mnie przykładu nie brali, bo nie wskazane jest jeszcze w pojedynkę. Łowienie spod lodu jeszcze w takich miejscach, gdzie koryto płynie i widzicie, woda już odmarzła. Więc puszczam swój zestaw. Jeszcze idzie na dno. Tu jest ponad 2 metry, 2,5 metra. Zobaczcie, na dnie jest. Teraz jest dno. Okej, to tyle mamy. Metr. 2,5 metra. Okej, przepuszczamy.
a dalej nie wchodzimy. Nie ryzykuję, bo już placki, wielkie dziury się robią i nie ryzykuję dalej wchodzić. Więc, drodzy Państwo, jeszcze chcę jakieś filmy dla Was nakręcić, więc nie ryzykuję. Jeszcze w pojedynkę nie ma po prostu co ryzykować. Przepuszczamy w tym miejscu i zobaczymy. Dołożymy ochotkę jeszcze, tak aby była, no i wędkujemy, jak będzie jakaś rybka, zobaczycie co i jak. Drodzy Państwo, zawijamy się stąd. Nic tu nie jest. Kubie nie będę ryzykował przy tym cienkim lodzie w nurcie rzeki, która wpada w zalew, bo nie wiadomo gdzie się stanie. Więc idziemy w te miejsca, które dzisiaj nawierciłem, w których zanęciłem. Może teraz podeszła jakaś biała ryba czy coś w tym stylu. Zobaczymy, sprawdzimy na koniec te miejsca, które na początku dla Was wywierciłem, nagrałem, zanęciłem, więc pakuję się i wracamy do tych pierwszych dziur. No i tu, gdzie okonie atakowały murmyszkę, czyli zanęcowna dziura. Zobaczymy teraz co i jak. Zobaczymy, czy jakieś podeszły inne, czy białoryb, leszczyk, jaś, płoć. I jak widzicie sami, nic, zero. Zaraz puścimy kamerę, zobaczymy czy jeszcze coś tam pływa. Czy zanęta jest na dnie, czy robaki są wyjedzone, będzie wszystko widać. Okej. Okay. Strasznie wieje. Okej. Okay. Spuszczamy. Haczyki są do wędki, do oczepienia i dlatego... Jest na dnie nasza kamera. Jest nasza murmyszka. Podniosę tylko trochę.
okej. I zobaczymy. Jest rak. Zobaczcie. Mamy pana raka, który zimową porą skubie naszą zanętę. Co jest tu jeszcze? Jest nasza murmyszka, okej, idzie rak do naszej przynęty.
jak widzicie, ryba nie jest zainteresowana przynętą, więc zobaczymy w innym przeręblu co i jak. Zobaczymy, co tutaj pływa, jak coś jest. Podkręcimy tylko. Pusto. Pusto. Nie, mamy pusto. Pusto, drodzy Państwo. Więc tak jak widzicie, tylko w tym przeręblu coś jest, oprócz raków jakieś okońki małe, ale które nie chcą brać, nie zainteresowane są naszą przynętą. Chodziło mi o to, żeby wypróbować kamerę. Patrzcie, w pierwszym tym miejscu, co dzisiaj wchodziłem na lód, gdzie nęciłem dziurę. Tu złapałem szczupaczka, a tutaj zanęciłem i zobaczcie, na samym dole rak stoi w zanęcie. Zero ryb na razie, tylko sam rak, który wyjada robaki, zanętę i naszą murmyszkę, którą teraz macham. Zobaczcie sami w tym miejscu nęconym, że zero ryb. Zero ryb, tylko raki na dnie. Więc pomachamy trochę, zobaczymy, może jakaś ryba podejdzie. A więc widzowie, pomału będziemy kończyć ten interes. Mamy jeszcze 10 minut i będziemy kończyć, dlatego że ryba nie jest zainteresowana naszą przynętą. Jak widzieliście to na podwodnej kamerze. Machamy, wędkujemy, ale nic nie chce brać, więc będziemy pomału kończyć tą wieczną, niedzielną, podlodową imprezę. I także dopisało, z czego się cieszę. Najważniejsze, że nie na zero. I wypadł dany. Kamerę wypróbowałem, z czego bardzo się cieszę i jestem zadowolony za tą cenę z jakości. I jeszcze kilka razy pomachamy tutaj i naprawdę będziemy kończyć. Okej, zobaczymy co tu jeszcze i jak. Czy na koniec jakąś rybkę wartałoby złowić, tak na zakończenie dzisiejszego wypadu. O, jazgarz mówi się i ma. No i takie dzisiaj osobniki dopisały. Wszystkich ryb nie pokazywałem. Byłem skupiony przede wszystkim na filmowaniu, nagrywaniu. I tak mówię, drobny jazgarz, niewielki okoń dopisał, ale szału nie było w postaci dużych ryb, które nie były zainteresowane naszym
towarem, więc zakładamy jeszcze sprzęta i spróbujemy jeszcze coś wyhaczyć. Mam pół godziny do autobusu, to więc pomału, tak mówię, będziemy kończyć. Ostatnie przepuszczenia. I wiecie, najważniejsze, że nie na zero, ale wieje, ale wieje. Ach, ale wieje. I ostatnią rybkę i kończę. I mówię, ale jeszcze, może jakiś okonek na zakończenie. Bo tak mówię, rybka za rybką, nie wszystko nagrywałem, bo maluszki. Skupiłem się przeważnie na nagrywaniu filmu, na wypróbowaniu nowej kamery podwodnej. Dobrze, a więc drodzy Państwo, kończymy tą imprezę. Mam 20 minut do samochodu, więc niedziela, rzadko jeżdżą, więc na tym kończymy dzisiejszy wypad spod lodu. Wypad udany, połowione nieduże rybki, które cieszą. Przyłowem szczupak i najważniejsze, że coś się działo. A więc drodzy Państwo, korzystając z okazji, bo naprawdę wiecznie, chciałem wszystkich pozdrowić, podziękować za subskrypcję kanału, że wciąż jesteście ze mną na dobre i na złe. Tak to leciało. Nic dodać, nic ująć. Zawijamy się na Kielce. Arka i pamiętajcie, J-E-U-K, ole, 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 zawsze i wszędzie. Bo ja też o tym zapominam. Narka!